Pamiętnika Karoliny, odcinek drugi. Kochani, ponieważ opowiadanie takich historyjek, które wydarzyły się u mnie w życiu, czasami bywa trochę chaotyczne, dlatego postanowiłam, zanim opowiem Wam taką historię, przytoczę, postanowiłam, że zapiszę ją sobie. Dlatego zauważycie, że historia będzie bardziej składna, logiczna. Zauważycie też, że ją czytam. Będę starała się, żeby nie było to takie automatyczne czytanie, ale myślę, że spisana historia też pójdzie do mojego archiwum. Może kiedyś wydam jakiś zestaw opowiadań, jakąś napiszę książkę. A przy okazji będziecie mogli sobie posłuchać. Historia, którą Wam opowiem, wydarzyła się, gdy mieszkałam jeszcze w Polsce. Jeśli dobrze pamiętam, był to rok 2011. Pewnego dnia, jak to się potocznie mówi, poszłam na paznokcie do mojej koleżanki, która zarazem była świetną kosmetyczką. Nazwijmy ją Kasią. Kasia była zawsze bardzo dokładna, skrupulatna, co dla mnie było bardzo ważne, dbała o czystość. Oczywiście jest to bardzo ważne w jej fachu, ale wiadomo, niektóre kosmetyczki jakoś tak nie bardzo przywiązują do tego uwagi. Najważniejsze to jest też to, że Kasia zawsze witała każdą klientkę uśmiechem i dobrym słowem. To też miała zawsze bardzo dużo tych klientek. No i gdy już sobie usiadłam wygodnie na fotelu, Kasia wzięła moją dłoń w swoje drobniutkie rączki, żeby oczywiście zająć się moimi paznokciami. I wtedy stało się coś niesamowitego. Prawdopodobnie ten kontakt fizyczny spowodował u mnie przeskoczenie do innego stanu świadomości. I wtedy wewnętrznym widzeniem odebrałam wizję. Taki obrazek, stopklatkę. Zobaczyłam jej narzeczonego, rozładowującego przyczepę cegieł, a zaraz obok znajdował się teren budowy z zalanymi fundamentami na dom. Chwila ciszy. Moje zamilknięcie, wiecie, takie jakby odpłynięcie z rzeczywistości, zostały przez Kasię zauważone. Coś nie tak? Zapytała. Wiedząc, że za kilka miesięcy Kasia bierze ślub, zapytałam, czy już budują sobie wspólny dom. Kasia zaprzeczyła. I zdziwiona zapytała, czy coś zobaczyła. Wiedziała przecież, że mam czasem tak zwane wizje i że stawiam karty ludziom. Dlatego powiedziałam jej szczerze, co zobaczyłam i stwierdziłam, że zapewne zobaczyłam ich przyszłość. Kasia się rozpromieniła. No bo jak każdy przecież, a szczególnie kobieta, marzyła o własnym domu, ogródku, dzieciach bawiących się w ogródku. No i tu ta historia powinna była się już skończyć. Jak się okazało, to był dopiero niewinny początek niesamowitych zdarzeń, które nastąpiły później. Następnego dnia rano dzwonek do drzwi. Otwieram, patrzę, stoi zapuchnięta od płaczu Kasia, dosłownie w strzępach emocjonalnych. Łkając jak dziecko, zaczęła mi opowiadać dalszy ciąg historii. Otóż poprzedniego dnia, po przyjściu do mieszkania, no a już mieszkała ze swoim narzeczonym, dałem mu na imię na przykład Bartek. No to zaczęła opowiadać Bartkowi, wiesz, Karolina miała wizję, że będziemy budować dom. No i oczywiście przeszczęśliwa zaczęła snuć kolorowe wizje, ale im Kasia stawała się szczęśliwsza, jej narzeczony, czyli Bartek, bladł, jakby głębiej osuwał się w fotelu. Kasia po chwili zorientowała się, że coś nie tak.
No i zapytała, czy się źle czuje, czy coś mu dolega, czy jest chory. Bartek, rozczęsiony, zaczął mówić, że tak, ten dom, to ja go buduję, ja go teraz buduję. Bo wiesz, Wiola, a Wiola to była ich wspólna koleżanka, jest ze mną w ciąży. To jest dom dla Wioli, naszego dziecka i dla mnie. Ja się z nią muszę ożenić. Ja nie mogę się z tobą, Kasia, ożenić. No i oczywiście, wiadomo, zaczął przepraszać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dodał jeszcze, że nie wiedział, jak ma jej to powiedzieć, nie wiedział kiedy, czekał na ten odpowiedni moment, bał się, przepraszał ją. No wiecie, w takich momentach to naprawdę nie wiadomo, co powiedzieć. No ale już było generalnie. Wszystko się rozwaliło. Kasi tak naprawdę to w tym momencie chyba pękło serce. Wiecie, to jest ten moment, gdy grunt usuwa się spod nóg, gdy mamy nadzieję, że to, co usłyszeliśmy, nie jest prawdą, że taki żart, koszmar, ukryta kamera. No i wtedy usłyszała też: Kasia, przepraszam, ale naszego ślubu nie będzie. No wiadomo, że nie w takim przypadku. Wyobraźcie sobie, że oczywiście ja to też bardzo przeżywałam. Miałam przed sobą emocjonalnego wraka Kasi i generalnie płakałam razem z nią. I sobie tak myślałam, no na cholerę Karolina się odzywałaś. I tak sobie jeszcze dalej myślałam i byłam wściekła na tą moją niewyparzoną gębę. No ale Kasia jakoś powolutku do siebie dochodziła. No i nawet wiecie, po kilku tygodniach podziękowała mi za tamtą wizję, która uratowała ją od nieuczciwego faceta. No ale wiadomo, ja i tak czułam się dosyć nieswojo. Oczywiście ślub został odwołany. Kasia się jakoś powolutku pozbierała. No i jak to w bajkach, ale i też w życiu bywa, wkrótce poznała bardzo fajnego, sympatycznego chłopaka. Zakochali się sobie po uszy. Ślub odbył się w sumie dosyć szybko. No i ja też miałam przyjemność być na tym ślubie. Super zakończenie, prawda? No tak, ale jak się okazało, to był początek nadciągającego, przynajmniej dla mnie, tsunami. Ponieważ Kasia, jako kosmetyczka, a wiadomo, kosmetyczki, fryzjerki lubią rozmawiać ze swoimi klientami, klientkami, zaczęła dzielić się tą opowieścią właśnie ze swoimi klientkami. Tak więc historia jej niewiernego narzeczonego Bartka i mojej wizji, która uratowała ją od życia z nim, zataczała coraz większe kręgi w miasteczku, w którym mieszkaliśmy. No i wiadomo, rozeszło się to daleko, daleko. Dlatego po jakimś czasie zaczęły się zjeżdżać tłumy ludzi na tak zwane moje wizje. Każdy chciał, żebym coś mu o czymś powiedziała, no ale w większości niestety musiałam odmawiać, bo byłam zbyt zajęta pracą zawodową, jak i miałam dwóch małych synków. W tamtym czasie mieli 2 i 5 latek. No i też nie byłam przygotowana na coś takiego, że nagle zjawiają się takie tłumy. Ale pojawiła się jedna pani, właściwie mieszkająca 2 ulice dalej. W sumie znałyśmy się z widzenia nawet. Na sąsiadce też nie wypada odmówić, więc też jakoś tak wymusiła na mnie to spotkanie. Dobrze, przyszła z młodszą córką, no i zdjęciem starszej córki. Wtedy tak sobie naiwnie pomyślałam, dobra, 10 minut, zobaczę, co tam zobaczę i po sprawie i wtedy mogę wracać do obowiązków. Jednak okazało się, że się bardzo, bardzo pomyliła. Bo tutaj się dopiero zaczęła historia. Ale o tym opowiem w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!